co wam chcę powiedzieć odnośnie tego świderka. No, robotę robi, ja wiem, może z pół godziny robiłem tą kubkę, ciężko powiedzieć, no ale na pewno bym nie urąbał to za pół godziny siekierką. Druga sprawa jest taka, że no, przy tych takich mniejszych patykach, no to niestety trzeba uważać na ręce, bo może przypierdzielić i to dość mocno. Nie przypierdzieliło mi, ale delikatnie mi co? Wyrwało tego patyka, no i paluchy mnie teraz bolą. No ale to jest jedna sprawa. Przy grubszych klockach to nic się z tym nie dzieje. Trzeba dobrze dociskać, no ale to względem później później będzie, no im więcej człowiek zrobi na tej maszynie, no to już jakieś doświadczenie będzie, a dzisiaj jak pierwszy raz odpaliłem, no to wiecie. Kolejna rzecz, ktoś mnie pyta, czy dalej będę hodował byki, tam może pisałem w komentarzach, może nie, tak, mam zamiar teraz kupić. Właśnie jeśli macie jakieś namiary, może chcecie sprzedać jakiegoś byczka czy coś, dajcie znać, chętnie się dogadam jak coś, bo dalej będę zrobił produkcję zwierzęcą taką, jaką miałem wcześniej. No tam dużo też nie będę hodował, bo wiecie jak jest, trzeba w końcu zarobić na tego konia jakoś, nie? No, kolejna sprawa, no tutaj już sobie naciąłem na popołudnie, szwagier przyjdzie, to mu pokażę maszynę, będzie robił. Ja będę ciął, on będzie robił, albo odwrotnie. I co jeszcze wam mogę powiedzieć? Nagram wam prezentację 60, tylko muszę też jeszcze trochę ją ogarnąć w środku, bo jest dość zapierdzielona. No to tak się wchodzi, nie wchodzi, jeszcze muszę tego ruska rozbierać, no nie wiem kiedy ja to zrobię. Nie wiem kiedy ja to zrobię, no ale jakoś trzeba coś robić. Ta pogoda po prostu jest fatalna. Widzicie, całe bagno na tym podwórku. No i muszę właśnie te drzewo zutylizować, bo jeszcze mamy jechać do lasu. I tak to się właśnie ma. No nie wiem, no może niedługo będą jakieś nowe nabytki, ale to miejmy nadzieję, bo coś już jest zaczęte, ale to jest taka niespodzianka, także nie mogę wam na razie zdradzić. Ale pomału idziemy do przodu. Już się nie mogę z jednej strony doczekać. Miejmy nadzieję, że to wypali wszystko, no i pchnie trochę tą gospodarkę do przodu, także tak to wygląda. No ceny, jakie ceny zbóż takie mamy, jakie mamy, niestety nie zadowalają. Nic się z tym nie zrobi. No człowiek myślał, że w zimę będzie lepsza cena, a tu okazało się odwrotnie. Trzeba było sprzedawać w zimę. Dużo ludzi też na tym straciło, no chyba, że się jeszcze zmieni. No, wiadomo, detalicznie można coś tam sprzedać, woreczek, dwa, no to tam większe ilości, no to już ciężej, nie? No po prostu ta cena, no niestety przy cenach tego to złota, no to powiedzmy takie małe gospodarstwa jak moje, czy tam powiedzmy Karola, no to albo się uda coś zarobić, w sensie albo no żeby coś zostało w kieszeni, albo trzeba będzie dokładać do interesu. A jak będzie trzeba dokładać do interesu, no to dużo takich gospodarstw małych po prostu zrezygnuje, jak już nie zrezygnowało, albo po prostu będą stawiać na inne uprawy, typu na przykład zasieje ubin, opryska od chwastów i co urośnie, to urośnie. Na cenę na ubin zawsze jest, bo ktoś tam na poplony zawsze weźmie. I jakaś dopłata z tego też będzie do hektara, bo to są strączkowe albo groch, także tak to się prezentuje. No taka pokała ducha, już pod koniec odcinka, no w sumie nie mam bardzo wam co tutaj pokazywać. Idę jeszcze dać Lili żreć, bo już niedługo niestety będziemy się z nią rozstawać. No i będą kolejne, kurde, gadzinki. A ja zaczynam działać to dalej, żeby trochę tej roboty podgonić, ale nie da się, no nie da się i już, no.
ta pogoda po prostu no nie sprzyja, no ale trzeba zagryźć zęby i działać swoje. No to co, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Od razu mówię, że to jest konstrukcja, jest jaka jest. Proszę bardzo nie hejtować. Moje wymogi spełnia, że tak powiem. Na razie się nie rozwaliła. Miejmy nadzieję, że dalej będzie pracować. 60 jest, jestem już zadowolony z pracy silnika, także nic tylko upalać. Będę musiał właśnie jeszcze ją przejrzeć, olej w skrzyni wymienić, no bo to już po trybikach zaleję chyba, już taki gęściejszy, tam ktoś wspominał w komentarzach, muszę znaleźć ten komentarz, albo ten widz niech się pod tym filmikiem, jeśli dotrwa do tej minuty, to niech mi napisze, jaki to był ten olej do skrzyni i zalejemy taki, może zniwelujemy jeszcze hałas tej skrzyni, ale już i tak jest lepiej niż na początku sezonu, jak po prostu się docierała. No ale muszę właśnie odkręcić deklę od dołu i po prostu wyczyścić tak samo, bo tam na pewno się nazbierało tych opiłek. A szkoda też tej pompy, żeby ona po prostu zaraz ją szlak trafił, bo pompy nie są tanie. No zresztą sami wiecie, jaka to jest bolączka 60, jak już jest licha pompa. Ja się będę z wami żegnał, także mam nadzieję, że ten odcinek wam przypadnie do gustu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Pozdrawiam was ja, Stachu, i do następnego. Cześć.